Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, nie ma dla kaznodziei wygodniejszej sytuacji, kiedy przed kazaniem chodzisz, modlisz się i pytasz Boga o słowo, ażeby to On był tym inspiratorem. I chodzisz z wątpliwościami. I tak miałem w tym tygodniu. I cały tydzień właściwie ciągle się modliłem, pytałem: Panie, co Ty chcesz mówić do Kościoła? I w końcu w czwartek, nie wiem, już czując, że chociaż to słowo, które Pan Bóg gdzieś kładł, wtedy mi się wydawało, że to może gdzieś ze mnie, ale w pewnym momencie postanowiłem, że pójdę za tym. Po prostu nie czułem nic innego na ten moment i chociaż może inne fragmenty słowa gdzieś bardziej byłyby dla mnie wygodniejsze. I nie ma lepszego miejsca, jak się modlisz i pytasz Boga o to słowo i stajesz dzisiaj na nabożeństwie i słyszysz to, co mówił Grzegorz, ten fragment słowa, który czytał z Ewangelii Jana. I po prostu ciarki ci przechodzą po całym ciele, bo dokładnie ten fragment, który on czytał, jest częścią tego, jest jakby punktem wyjścia dla tego słowa, które będę chciał głosić. Po prostu podróż z Panem Bogiem, chodzenie za Nim jest czymś fascynującym, bo właśnie w takich chwilach jak dziś chociażbym czuję, że Pan Bóg będzie się do tego słowa przyznawał i będzie coś czynił w naszych sercach. Kochani, dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o naszej relacji z Jezusem. Chciałbym, może powiem inaczej, chciałbym, abyśmy na nowo ją zdefiniowali, tak jak kiedyś zdefiniował swoją relację z uczniami Pan Jezus. Czy to wiesz, czy nie wiesz, czy tego chcesz, czy nie, w jakiejś relacji z Panem Jezusem jesteś? No chyba, że Go nie znasz, jesteś tutaj może pierwszy raz. Ale ci z nas, którzy poszli za Nim jakiś czas temu, w jakiejś relacji z Nim jesteśmy. Może jesteś w relacji przyjaciela i On jest największym skarbem Twoim, a może jesteś po prostu w relacji znajomego, sługi. Wiecie, to tak jak w naszym życiu towarzyskim. Jeśli spotykasz się z kimś raz na jakiś czas, nie wiem, porozmawiacie sobie, ale wasz kontakt jest taki sporadyczny. Może wypijesz nawet z kimś kawę. Może nawet od wielkiego dzwonu, nie wiem, umówisz się z kimś i spożyjecie wspólnie jakiś posiłek, to będziecie po prostu znajomymi, kolegami, koleżankami. Ale jeśli zaangażujesz się w tą relację, jeśli włożysz w to swoje serce, jeśli będziesz nie tylko skoncentrowany na sobie, ale na tym, by słuchać tego, co ta druga osoba ma do ciebie do powiedzenia. Jeśli zaangażujesz się w to, by słuchać, a nie tylko mówić, to kiedy jeszcze otworzysz na serce, na tą drugą osobę, to ta osoba staje się kimś więcej, staje się właśnie tym, kogo nazywamy przyjacielem. Wiecie, przyjaźń wymaga czasu. Aby można było zostać czyimś przyjacielem, trzeba właśnie poświęcić swój czas, dać mu swoją uwagę. Nie zaprzyjaźnisz się z człowiekiem po tygodniu, nie wiem, kilku miesiącach. To wymaga wielu miesięcy wspólnego zaangażowania. Nie wystarczy mówić, że jest się przyjacielem Jezusa, ale trzeba tą przyjaźń okazywać. Okazywać poprzez właśnie czas, uwagę i słuchanie tej drugiej osoby. Słuchanie tego, tak jak w życiu, w naszej relacji, to co przyjaciel mówi do ciebie, to co chce ci mówić, to co, jak chce wylewać swoje serce przed tobą. I tak samo jest w naszej relacji z Panem Bogiem. W życiu uczniów Jezusa widać też taki moment, kiedy Pan Jezus po 3 latach chodzenia razem z nimi, przemierzenia wielu kilometrów od miasteczka do miasteczka, od wsi do wsi, w końcu postanawia na nowo zdefiniować swoją relację z nimi. Postanawia, wiecie, to się nie odbywa po, czytamy, że to nie jest, te słowa nie padają po, nie wiem, kilku miesiącach wspólnej podróży, po wielu nieprzespanych nocach czy wielu rozmowach, które odbywali z Panem Jezusem. Nie, to się odbywa po prawie 3 latach.
Jezus mówi do nich takie słowa, dokładnie, to jest, dzisiaj już czytał część tych słów, czytał te słowa Grzegorz. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 werset. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Przychodzi taki moment w ich relacji, że Pan Jezus postanawia nazywać ich już nie sługami, ale przyjaciółmi. I mam głębokie przekonanie dzisiaj w sercu i wyznaję to przez wiarę, że Bóg z każdym z was chce wejść w głębszą relację niż tylko w bycie, żebyście byli Jego sługami. Wiecie, w bycie sługą nie jest niczym złym. Ale jeszcze chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Pan Jezus mówi te słowa, ale On również daje odpowiedź na pytanie, co spowodowało, że akurat w tym momencie Pan Jezus już nie traktuje ich jak sługi, a jako przyjaciół. I tym powodem, czytamy, jest to, Pan Jezus mówi, sługa nie wie, co czyni Pan, ale ja już wam oznajmiłem wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Więc tym momentem decydującym było to, że Pan Jezus wylał już całe serce przed nimi, a więc spędził tyle czasu, tyle rozmów, tyle dali mu przestrzeni na to, by on im opowiadał. Oni nie byli tylko skoncentrowani na tym, by do niego mówić, opowiadać mu o swoich problemach, to, co leży gdzieś na ich sercu, ale oni byli skorzy do słuchania. I kiedy Pan Jezus już powiedział absolutnie wszystko, kiedy już serce całe przed nimi wylał i objawił im Boga Ojca, mówi, teraz to jest ten moment. Jesteście już kimś więcej. Jesteście moimi sługami, bo już wiecie wszystko. Oni dali Jezusowi czas, oni dali Jezusowi uwagę, aby mógł do nich mówić i objawić im serce Ojca. I tak jak powiedziałem, nie chcę powiedzieć, że bycie sługą jest czymś dużo, dużo gorszym. Nie, to jest naturalny, pierwszy taki proces w naszym podążaniu za Jezusem. Dziś podkorowo czujemy, kiedy nawracamy się, kiedy oddajemy życie Jezusowi, to czujemy, że to On jest przecież Królem. A skoro jest Królem, to dziś naturalnie wchodzimy w tą rolę sługi. Zresztą Pan Jezus sam mówił, abyśmy służyli jedni drugim. I to jest dobre, wszystko jest okej. Ale to jest początkowa faza naszej relacji z Panem Jezusem. Pan Jezus nie chce, abyśmy pozostali w tym miejscu. On nas zaprasza, każdego z nas, do zupełnie innej i znacznie głębszej relacji. On pragnie, abyś był Jego przyjacielem. I wiecie, w przypadku naszej relacji z Bogiem sprawa jest bardzo prosta. Pan Bóg uczynił absolutnie wszystko, aby zbliżyć się do nas. Bóg Ojciec dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, tak bardzo nas ukochał, że postanowił, już bardziej się nie da, wysłał swojego Syna, który objawił w całej pełni, jaki jest Bóg Ojciec. My w naszej relacji między nami też musimy się zaangażować. I Pan Bóg się zaangażował, zrobił wszystko. Teraz kolejny krok jest po naszej stronie, nie po stronie Pana Boga. Bycie sługą, a bycie przyjacielem, to jest potężna różnica. Sługa, kochani, nie ma głębokiej relacji ze swoim Panem. Chociażby nawet w tamtych czasach, jeśli Pan miał swojego sługę, to sługa nie spędzał z nim wspólnie, nie jadał z nim posiłków, nie mieszkał w nim w jednej izbie, nie dzielił wspólnie przestrzeni. Sługa tak naprawdę skupiał się na wykonaniu zadania. I jego głównym celem sługi, kochani, jest posłuszeństwo. Czy to jest złe, że jesteśmy posłuszni jako słudzy Pana Jezusa? Nie. To jest fantastyczne, jeśli poszedłeś, oddałeś życie Bogu i twoim pragnieniem jest Mu służyć i bycie Mu posłusznym, to jest wszystko w należytym porządku. Ale Jezus zaprasza nas do zupełnie innej głębi. Do zupełnie innej głębi. Słuchajcie, sługa przecież musiał słuchać,
musiał reagować na to, co Pan Jezus mówił, ale po czym wykonać oczywiście później polecenie, ale ta cała relacja oparta jest tylko i wyłącznie na posłuszeństwie. Przyjaciel natomiast to jest ktoś zupełnie inny. Przyjaciel to jest ktoś, kto jest żywo zainteresowany tą drugą osobą. On chce poznać jego serce, on chce dowiedzieć się o nim jak najwięcej, widzieć, co przeżywa, co czuje, w jakim miejscu jest. Ona skupia się na relacji i przyjaciel to jest ktoś, kto lubi spędzać czas ze swoim przyjacielem. Dlatego ludzie, którzy lubią spędzać czas z Bogiem, często mówimy o nich, że oni są prawdziwymi przyjaciółmi. Posłuszeństwo, i słuchajcie uważnie, posłuszeństwo nie jest szczytowym osiągnięciem, ale jest czymś naturalnym, co wynika z tej przyjaźni. Wielu z nas mówi, że jest przyjaciółmi Jezusa. Ale wielu z nas żyje tak naprawdę mentalnością sługi. Aby móc zostać przyjacielem Jezusa, tak jak powiedziałem, trzeba poświęcić Mu czas, skupić się na Nim, nie tylko mówić, nie tylko ciągle do Niego komunikować, nie tylko opowiadać, co u nas słychać, ale dać Mu absolutnie całą naszą uwagę. Jest taka historia, jedna z moich ulubionych. Jakbym miał wskazać, to chyba to jest ona. Dlatego tak długo myślałem, że to może ze mnie. Pan Bóg mi to, że to słowo jest ze mnie, ale dziś już mam głębokie przekonanie, że nie. Jest taka historia w Ewangelii Łukasza, która jest świetną ilustracją tego, o czym dzisiaj chcę do was mówić. Historia dwóch sióstr. Historia sióstr Marty i Marii. Dwie znają Pana Jezusa, bardzo dobrze Go znają. Zapraszają Go do swojego domu, ale funkcjonują zupełnie inaczej w tej relacji. Jedna funkcjonuje w mentalności sługi, a druga funkcjonuje w relacji przyjaźni. Ale pierwszy sobie ją przeczytajmy. Jest to Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, będę czytał 38 wersetu. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostra, na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Dwie siostry zapraszają Jezusa do swojego domu. Jedna poświęca całą swoją uwagę tylko i wyłącznie najważniejszemu gościowi, który w tej chwili jest w tym domu, siada u jego stóp i skupia się na nim. Druga natomiast biegnie do kuchni, wyjmuje garki i zaczyna gotować. I wiecie, taka chyba najczęstsza, najstarsza interpretacja tego fragmentu słowa jest taka, że Marta obrazuje człowieka takiego zaangażowanego, wiecie, w służbę, aktywnego. Ona po prostu usługuje swoimi darami. Czy jest w tym coś złego? Nie. A Maria to jest ta, która jest taka, wiecie, rozmodlona, rozkontemplowana. Ona nic innego nie widzi, jest tylko zasłuchana w słowach Jezusa i On jest dla niej najważniejszy. Ale ja natomiast chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten fragment poprzez pryzmat tego, o czym mówiłem wcześniej. Abyśmy przyjrzeli się tym dwóm postawom, które one reprezentują. Dwie skrajne relacje. Jedna jest sługą, a druga jest przyjacielem. Marta, i myślę, że większość z nas, jakbym was zapytał, myślę, że większość z nas funkcjonuje w mentalności Marty. Wiecie dlaczego? Ponieważ Marta zna Pana Jezusa. Ba, ona tam zna. Ona jest w Nim jakiejś relacji. Ona Go, słuchajcie, nawet zaprasza do swojego domu. Czy to nie jest wielu z nas?
poznajemy Pana Jezusa, wchodzimy z Nim w jakąś relację, nawet zapraszamy Go do swoich domów. Nasze domy się naponawracały, nasze dzieci często, to On staje się najważniejszą osobą w naszym domu. Ale to jest dokładnie historia o nas. Ale zobaczcie, co robi jeszcze Marta. Marta tak bardzo pragnie okazać Mu swoją miłość, że biegnie do kuchni i robi wszystko, by Mu okazać swoją miłość w ten sposób. Czy to nie jesteśmy też my? Tak bardzo chcemy okazać Mu miłość, że zaangażujemy się w wiele rzeczy. Robimy, w jedną służbę się pakujemy, w drugą, w trzecią. Służę w kawiarence, w coffee house'ie i jeszcze różne rzeczy za rogi łapiemy, bo tak bardzo chcemy po prostu Mu okazać miłość. Wszystko, co robi Marta, to są bardzo dobre rzeczy. Przecież ona ma jakiś dar. Wiecie, moja żona też ma dar gościnności. Ona usługuje po prostu, bo w ten sposób okazuje miłość. Każdy z nas okazuje miłość w inny sposób. I tutaj w postawie Marty jest wszystko jak najbardziej w porządku. To my tu również robimy wiele dobrych rzeczy, tak jak Marta w kościele. Angażujemy się, jesteśmy zaangażowani, wiecie, na wielu frontach. Ale Marta traci w tej całym zaganianiu, w tych garkach, wiecie, tu pewnie ziemniaki obiera, krząta się, a ta Maria siedzi, to mały leser, siedzi u nóg Jezusa i nic nie robi. I w momencie szału dostaje. Puszcza jej żyłka, wiecie, ona złapie nerwa, bo to słychać w jej słowach. Ona zamiast przyjść i wylać ten żal do swojej siostry i powiedzieć, co tu tak siedzisz? Czemu siedzisz i mi nie pomagasz? To zamiast przyjść i to powiedzieć do swojej siostry, ona tą frustrację wylewa do Pana Jezusa. Ona mówi, Panie, czy Ty nie dbasz o to, że ona mnie tu zostawiła? No powiedz jej coś. Dlaczego ona tego nie mówi do swojej siostry? Dlaczego ona swoją frustrację wylewa do Pana Jezusa? Myślę, że w tym miejscu tu również możemy się mocno zidentyfikować z Martą. Często tak się uwikłamy w służbę, wielowątkowo, tu robimy, tam robimy, chcemy mnóstwo dobrych rzeczy robić dla Pana Jezusa i w pewnym momencie czasami zostajemy, czujemy, że zostaliśmy z tym sami, tak jak Marta w tej biednej kuchni. No wiecie, Jezus wrócił z drogi, trzeba Go nakarmić, jest głodny. I ona tak bardzo chce dobrze zrobić, że w tym wszystkim zapomina o tym, co najważniejsze. I nagle wzbudza się w niej frustracja, bo zostaje w tym sama i zaczyna wylewać swoje żale, tak jak my często do Pana Boga. Panie Boże, czy Ty nie widzisz, że zostałem z tym sam? Panie Boże, czemu Ty nie zrobisz, żeby ktoś mi pomógł? Panie Boże, przecież ja dla Ciebie całe serce. Panie Boże, ja chcę to, ja chcę tamto, ja czuję, że siedzę w tym sam. Ciągle za czymś gonimy. Czy to nie jest historia, ta Marta to nie jest opowieść trochę czasami o nas? A Maria? Ta się kompletnie zatraciła dla Niego. Nic dla niej nie było ważne. Tylko Jezus. Siada u Jego stóp i skupia się tylko na Nim. On jest w centrum jej wzroku, ona patrzy na Niego. Jest kompletnie odklejona od całej rzeczywistości. W nosie ma garki, ziemniaki, ubijanie kotletów. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale gdyby nie Marta, no to przecież kto by Panu Jezusowi usłużył? Wiecie, gdyby postawa Marty była naprawdę tak Panu Jezus, ona byłaby takim, nie wiem, właściwą postawą i to byłoby to, co Panu Jezusowi by się podobało, to Pan Jezus by nie powiedział do niej, Marto, Marto, troszczysz się, niepokoisz o wiele rzeczy. On powiedział coś, on nie powiedział do Marii, no w sumie, no tak, masz rację, Maria, dosyć tego siedzenia, obijania się, myk, myk do kuchni. Trzeba pomóc siostrze. Jezus mówi, Marto, Mario, Marto, Marto, troszczysz się, a tak naprawdę jednego Ci potrzeba. Jednego. Ten fragment słowa, kochani, pokazuje nam, że Maria to ta, która przeszła w głębszą relację. Ona nie była tylko i wyłącznie sługą,
Ona zaangażowała się w głęboką przyjaźń z Panem Jezusem i weszła w tak głęboką relację, że to będzie później widać w innych fragmentach słowa, kiedy namaści na kilka dni przed śmiercią, na kilka dni przed Paschą, namaści stopy Jezusa. Nikt kompletnie się nie zorientował, co nadchodzi. Uczniowie, którzy byli tak blisko Pana Jezusa, którzy byli tak zaangażowani w relacje, w podążaniu za Nim, że nie połapali się, pomimo tego, że Pan Jezus wielokrotnie im mówił, że nadejdzie Jego śmierć, w ogóle nie zorientowali się, że to już jest ten moment. A Maria była jedyną, która na kilka dni przed śmiercią wylała cały olejek nardowy na Jego stopy, bo była tak rozkochana w Nim. Roczną pensję była gotowa wylać, bo tyle kosztował ten olejek. Całą fiolkę na Jego stopy. To się nazywa miłość. To się nazywa przyjaźń. I chciałbym dzisiaj na podstawie tego fragmentu słowa pokazać wam kilka wskazówek, co to znaczy być prawdziwym przyjacielem Jezusa. Od tego, w jakiej jesteś relacji z Jezusem, czy jesteś sługą, czy jesteś przyjacielem, będzie zależało coś jeszcze dużo, dużo większego. Od tego, w jakiej będzie relacji z Nim, będzie zależało, jak Jezus będzie reagował na twoje prośby i twoje zawołania. Ale o tym powiem na końcu, bo nie chciałbym, byśmy dzisiaj się w tym momencie się na tym skupiali. Jak starczy czasu, to do tego sięgnę. Jeśli pragniesz głębszej relacji z Jezusem i chcesz wejść w bliską przyjaźń z Nim, to po pierwsze chcę ci powiedzieć, Jezus pragnie całkowicie twojej uwagi. Całkowicie. Maria mu tą uwagę dała. Jak byś się czuł, gdybyś został zaproszony do czyjegoś domu jako gość? Posadziliby cię w centralnym miejscu, w najfajniejszym fotelu i osoba, która cię zaprosiła, pobiegłaby, nie wiem, wyrywać, nie wiem, marchewkę z ogródka, by przygotować surówkę, później by była gdzieś w spiżarce, biegałaby się, krzątała po całym domu, a ty byś siedział w tym salonie i w ogóle był pozostawiony samemu sobie. Być może, nie wiem, jakby w ogóle nie był tobą zainteresowany. Jak byś się czuł? Nie wystarczy, kochani, nie wystarczy, że pozwolisz, że zaprosisz Pana Jezusa do własnego domu. Pan Jezus chce całkowicie twojej uwagi. Może jesteś w takim miejscu w życiu, że wpuściłeś go do swojego domu, może właśnie go nawet posadziłeś w najfajniejszym fotelu, w najlepszym centralnym punkcie swojego domu, ale może ten biedny Pan Jezus siedzi sam w fotelu, a ty nie masz czasu, bo robisz inne dobre rzeczy. Może właśnie pomagasz synowi składać rowerek. Może właśnie, nie wiem, gotujesz coś, bo chcesz zaprosić ludzi, chcesz im głosić Ewangelię i zapraszasz ich do swojego domu. Może robisz fantastyczne, dobre rzeczy. A biedny Pan Jezus siedzi sam w salonie i nikt nawet nie ma ochoty Go posłuchać. I nikt Go nie jest zainteresowany tym, by On mógł do Niego mówić. Chrystus chce całkowicie twojej uwagi. On nie chce, byś był rozproszony Facebookami, Instagramami, YouTubami. Wiecie, dziś żyjemy w takim świecie, że dzisiaj nam te małe urządzenie, ten mały ekranik nam po prostu tego nie ułatwia. Ciągle jest tydym, 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 tydym. Ciągle wyskakują komunikaty, bylebyś tylko nie miał czasu na to, by skupić się tylko i wyłącznie na nim. My, kochani, poświęcamy czas temu, co jest dla nas ważne. Jeśli Chrystus jest dla ciebie naprawdę ważny, to zapewniam cię, znajdziesz czas, by spędzić z Nim czas sam na sam. By spędzić z Nim czas w swojej komorze, u Jego stóp. Dlatego Pan Jezus, kiedy nawet nauczał, mówił, jeśli chcesz się modlić, to wejdź do swojej komory, zamknij drzwi. Nikt nie będzie tego widział, ale będzie widział mój Ojciec. Jezus pragnie całkowitej intymności z tobą i dzisiaj wierzę głęboko, że Bóg nas do tego zachęca i zaprasza.
Chcę, byś zamykał każdego dnia, miał ten taki czas, gdzie zamkniesz drzwi, odetniesz się od całego świata, jak Maria, której ją nic nie interesowało, gotowanie i wszystko inne, co wokoło było istotne. Jezus chce mieć z sobą czas sam na sam. Wiecie, Maria jeszcze nie tylko słuchała Jezusa, ona słuchała Jezusa, ona słuchała Jezusa, a nie tylko gadała. Czy byłbyś w stanie nazwać relację z drugim człowiekiem, który by przyszedł do ciebie, do domu, spotkałby się z tobą, nie wiem, na kawie, na ciaście i jeśli by on do ciebie opowiadał ci przez godzinę, co u niego słychać, co pani z warzywniaka mu powiedziała i Kowalska spod czwórki i przez godzinę, dwie, trzy, by opowiadałby ci, co się dzieje w jego życiu, po czym po dwóch, trzech godzinach, nie pytając ciebie o nic, w ogóle jak ty się czujesz, co przeżywasz, w ogóle co słychać u ciebie, wstałby po dwóch, trzech godzinach i powiedział fajne spotkanie, do następnego razu. Czy mógłbyś o kimś takim powiedzieć, że on jest twoim przyjacielem? Oczywiście są takie momenty w naszym życiu, że potrzebujemy czasami wyrzucić, wygadać się do drugiego człowieka i to jest okej, okay, to jest w porządku, ale jeśli byś raz, drugi, trzeci, piąty spotykał się z kimś regularnie i ta osoba nigdy by cię nie zapytała, co u ciebie słychać, w ogóle co przeżywasz, czy to byłaby przyjaźń? Z pewnością nie. Wiecie, mam takich znajomych. Mam takich znajomych, którzy potrafili się ze mną spotkać, przez 2-3 godziny opowiadać, co u nich, słowem nie zapytać mnie w ogóle, co u mnie słychać, po czym wstawali, mówili, ale fajne spotkanie, musimy to powtórzyć. Ja tak zostawałem i tak, aha. I wiecie, gdyby to była osoba, która to robi raz, zrobiła to jeden, drugi. Nie, każde spotkanie właściwie nasze wygląda tak, że on mi opowiada, co u niego i później za każdym razem nigdy nie zapyta w ogóle, co się u mnie dzieje i zawsze jest później, ale fajne spotkanie, musimy to powtórzyć. Wiecie, że czasami nasze relacje z Panem Bogiem tak wyglądają. Przychodzimy do Niego i Go tak zagadujemy, co u nas słychać, co słychać, nie wiem, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, co u naszych dzieci, co w pracy. Opowiadamy Mu o wszystkim, jakby Pan Jezus nie miał w ogóle bladego pojęcia, co się w naszym życiu dzieje. Jakbym zapytał wielu z was, jak wygląda wasze życie modlitewne, to jestem przekonany, że wielu z was powiedziałoby podobną formułkę. Być może ci z was, którzy, nie wiem, w ogóle nie jesteście jeszcze blisko Boga, nie wiem, dopiero Go poznajecie, może przychodzicie do Niego i każdego dnia poprzez jakąś formułkę się z Nim komunikujecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, który święci imię Twoje. I przychodzicie następnego dnia, Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje. I tak trzeci, piąty dzień, Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje. I powiem wam, okej, okay, jeśli jesteś w takim miejscu, fajnie, że w ogóle to robisz, ale Jezus chce cię zaprosić w zupełnie inny wymiar. On chce z tobą rozmawiać jak z przyjacielem. Gdybym ja do ciebie przychodził i codziennie do ciebie mówił, ale ty jesteś fajny, ale jesteś przystojny, w ogóle fajny z ciebie facet. I ty byś miał taki wow, byłoby ci miło, nie? Na drugi, trzeci dzień, gdybym znowu do ciebie przychodził, mówił, ale jesteś sympatyczny, fajny, miły, w ogóle fajny facet z ciebie. I tak wiecie, no też było tydzień, dwa, może trzy, byłoby ci sympatycznie, ale po paru tygodniach byś w końcu powiedział, jakbym znowu wyskoczył i do ciebie powiedział, ale jesteś sympatyczny, fajny, i w końcu byś powiedział, ty chłopie, ale o co ci w ogóle chodzi? Jezus nie chce rozmawiać z tobą przez formułki. Jezus przede wszystkim chce mówić do twojego serca. On doskonale wie, co w nim leży. Myślę, że wielu z nas, ci z nas, którzy już chodzą z Panem Bogiem jakiś czas, jestem przekonany, że wielu z nas również przegaduje swoje modlitwy i być może jesteś już na wyższym levelu, już nie komunikujesz się z Nim formułkami, ale mówisz do Niego, nie wiem, dziękujesz, prosisz, przepraszasz. Jesteś już w ogóle na innym zupełnie levelu. Ale jeśli nie masz takiego czasu, by spędzić czas z Bożym Słowem, jeśli nie masz takiego czasu, gdzie Bóg będzie do ciebie mógł mówić, objawiać siebie samego,
poprzez to Boże Słowo, to nie jesteś w relacji przyjaźni, tylko wciąż funkcjonujesz w relacji sługi. Jezus chce do ciebie mówić każdego dnia. Jezus chce mówić do ciebie każdego dnia. I wiecie, kolejną rzeczą, którą sobie wynotowałem, to to, że Maria słuchała Jezusa, a nie tylko robiła. Jeżeli służysz Jezusowi bez bliskiej relacji z Nim, to jesteś w tej relacji tylko sługą. To jesteś w tej relacji jedynie sługą. Jeśli to, co robisz, jeśli to, co robisz dla Jezusa, sprawia, że nie masz czasu, by z Nim usiąść, by Go posłuchać, co ma Ci do powiedzenia, jak się czuje, co lubi, co jest dla Niego miłe, jaka jest Jego wola dla Twojego życia, to jesteś ciągle w relacji sługi. Żyjemy, tak jak powiedziałem, w ciągłym biegu i w ciągłym rozproszeniu. Diabeł do szału go doprowadza fakt, że mógłbyś spędzić czas z Jezusem, bo on doskonale wie, że jeśli będziesz spędzał z Nim czas, to to zmieni całe Twoje życie. Dlatego robi wszystko i podsuwa nam same dobre rzeczy. Tak jak Marta robiła dobre rzeczy, tak diabeł podsuwa nam. On ci nie powie, kiedy przyjdzie ci myśl do głowy, by spędzić czas u stóp Jezusa z Biblią i żeby słuchać Jego słowa. On ci nie powie złych rzeczy. On ci powie bardzo dobre. Powinieneś spędzić więcej czasu ze swoim synem lub córką. On ci powie, że powinieneś może więcej zaangażować się w jakąś służbę. Tak ci będzie mówił diabeł, bo on wie, że ta relacja, ta przyjaźń wpłynie na twoje życie i wszystko, co robisz. I całe twoje życie wokoło. I wpłynie na ludzi wokoło ciebie. Im większej będziesz przyjaźni z Jezusem, po prostu będziesz świecił i ludzie będą chcieli przychodzić do Niego. Diabeł tego nie cierpi. Jane Morgan powiedział kiedyś takie zdanie: żadna ilość pracy dla Jezusa nie jest w stanie zadośćuczynić zaniedbywania Go. Żadna ilość pracy dla Jezusa nie jest w stanie zadośćuczynić zaniedbywania Go. Marta była tak zajęta, by usługiwać Jezusowi, że bidula w tym wszystkim go zaniedbała. Zostawiła go w salonie, w centralnym punkcie domu. Ona chciała, miała naprawdę gorące serducho, ale zapomniała, że najważniejsze to po prostu siedzieć koło Niego i Go słuchać. Tak często pragnienie zrobienia czegoś staje się ważniejsze dla nas od samego Jezusa. Tak wielu z nas biega, krząta się, angażuje się w taką służbę, w siaką. Po prostu i naprawdę jesteśmy w tym fajni i gorliwi, bo my chcemy służyć Jezusowi, bo to jest taki nasz sposób, by Mu okazać naszą miłość do Niego. I to jest fajne. Ale Jezusowi nie o to chodzi. Jezusowi nie chodzi o to, abyś był Jego sługą. Jezusowi nie chodzi o to, abyś dla Niego robił, ale Jezusowi chodzi o to, abyś po prostu z Nim był. Abyś po prostu z Nim był. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, że chrześcijanie dzielą się na dwie grupy. Ci, co dla Niego pracują i na tych, którzy po prostu z Nim są. Wiecie, jedyne, czego o czym ma... Ta historia wielokrotnie Pan Bóg ją używał w moim życiu. I za każdym razem, jak gdzieś próbowałem wejść w obszar, który mógł, już zaczynał wywierać wpływ na moją relację z Nim, to za każdym razem Pan Jezus używał tej historii, by mi pokazać: Marek, to nie tędy droga. Chcę Ciebie więcej mieć u swoich stóp. Wiecie, ja nie chcę dla Niego robić. Ja chcę po prostu z Nim być, a wszystko inne chcę, by z tego wynikało. Nie chcę Go zaniedbywać, nie chcę się angażować w to i w tamto. Ja nawet w tym tygodniu musiałem odmówić wejścia udziału w kolejny projekt, super, świetny projekt, który robią naprawdę fantastyczni ludzie, ale czułem, że po prostu jeśli w to wejdę, to się odbije tym, że nie będę miał tyle czasu, by spędzać czas u Jego stóp.
Bo wiecie, tu szkółka, tu kazania, tu grupy domowe, tu po prostu jeszcze jest rodzina, praca codzienna. Bogu w ogóle nie o to chodzi. Marta, przybiegając do Pana Jezusa, mówiąc, no zrób coś, no zrób coś. Dlaczego ona mi nie pomaga? Pan Jezus nie wyrzuca Marty do kuchni, Marii do kuchni i mówi, no tak, tak, rzeczywiście. Tylko mówi do Marty, tylko jednego Ci potrzeba. Tylko jednego Ci potrzeba. Tym jednym, jedynym, czego tak bardzo nam potrzeba każdemu z nas, to jest bliska przyjaźń z Nim. Ta bliska przyjaźń jest tym, co jest najważniejsze w naszym życiu. Nie potrzebujemy, kochani, kolejnej konferencji chrześcijańskiej, nie potrzebujemy kolejnej, powiem, nawet piątej grupy domowej. Wiecie, wszystko to jest dobre, zrozumcie mnie dobrze, to jest wszystko fantastyczne, jeśli angażujemy się, chodzimy, ale jeśli nie mamy czasu, by Bóg mógł do nas mówić przez Boże Słowo i objawiać nam, jaki On jest, to jesteśmy tylko sługami. A On pragnie wejść w zupełnie inną relację, nas przesunąć. Wiecie, z tej relacji, kochani, wypłynie absolutnie wszystko. Z tej relacji wypłynie Twoja pasja do Niego. Z tej relacji wypłyną owoce Twojego życia. Z tej relacji będzie przemieniona Twoja rodzina, Twoje małżeństwo. I z tej relacji wypłynie również Twoja służba. Z tej relacji wyniknie, tak jak powiedziałem na początku, coś dużo jeszcze większego. Z tej relacji w życiu Marty i Marii to widać. Z tej relacji wynikało, później, za chwilę o tym powiem, z tej relacji wynikło to, co później czytamy w innej Ewangelii, że na słowa Marty Pan Jezus nie reagował od razu, ale na słowa Marii biegł i wypełniał to, co ona go prosi. Dzisiaj Grzegorz czytał z tej Ewangelii fragment, kiedy Jezus mówi takie słowa, jeśli będziecie we mnie trwali, a słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek tylko chcecie, a to się wam stanie. I my wiecie, mamy tą przypadłość jako chrześcijanie, że my pamiętamy drugą połowę tego wersetu, proście o cokolwiek tylko chcecie, a to się wam stanie. I to jest prawdą. Tylko my zapominamy o pierwszej części tego wersetu, kochani. Zapominamy o tym, że tam jest słowo jeśli. Jeśli będziesz we mnie trwał, jeśli będziesz spędzał czas z moim słowem, jeśli będziesz, to będzie najważniejsza część dnia w ciągu tego wszystkiego, co robisz. To z tego, jeśli to słowo cię przemieni, to możesz mnie prosić o cokolwiek tylko chcesz, a to się stanie. Dokładnie widać to w życiu Marty i Marii. Jest taka historia, na innych kartach, w innym miejscu, w Ewangelii Jana, w 11 rozdziale, czytamy historię, gdzie znowu pojawia się Marta i Maria i Łazarz. Łazarz był bratem tych dwóch sióstr. I on zachorował. Śmiertelnie zachorował i wysyłają po Jezusa ludzi, by przyszedł, by uzdrowił Łazarza, on ich kochał. Zresztą nawet w tej historii jest napisane, słuchajcie, to jest w ogóle żebyście to jeszcze złapali. Jezus bardzo kochał Martę, tą zaganianą i zakrzątaną. On jest napisane, że on kochał w całą tą rodzinę, Łazarza, Marię. Wszyscy byli bliscy jego serca. I nawet jeśli jesteś sługą, to chcę ci powiedzieć, Jezus strasznie cię kocha. I Maria, i Marta, ta, którą Jezus kochał, wybiega, bo pierw wysyłają po Pana Jezusa, ale Pan Jezus nie przychodzi. Mija dwa dni i Pan Jezus się nie śpieszy z odpowiedzią, by przyjść, by go uzdrowić. W końcu Łazarz umiera i Pan Jezus dopiero rusza, by dokonać największego cudu wskrzeszenia Łazarza. I czytamy, że Marta, słysząc, że Pan Jezus zbliża się do Betanii, wybiega naprzeciw Niego, przybiega do Niego i mówi, Panie, znowu z tym samym nerwem, Panie, gdybyś Ty tu był, gdybyś Ty tu był, to nasz brat by nie umarł. Wiecie, co jest ciekawe? Że w 30 wersecie 11 rozdziału Ewangelii Jana czytamy, że po tych słowach Pan Jezus dalej pozostał w tym samym miejscu. Przeczytam wam je dokładnie.
Ona to mówi, odbywa się między nimi jakaś rozmowa i czytamy, a Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Po co w ogóle są takie słowa w Ewangelii? Czy to zdanie coś wnosi nam do tej historii o Marcie i Marii i o wskrzeszeniu Łazarza? Po co Duch Święty przez Ewangelistę Jana umieszcza to dokładnie w tym miejscu? Ja wam powiem po co. Ponieważ za chwilę przybiegnie Maria i dokładnie z tymi samymi słowami i z tym samym zawołaniem powie: Panie, gdybyś Ty tu był, to nasz brat by nie umarł. I wiecie, co robi Pan Jezus? Czytamy, że się popłakał, wzruszył i od razu ruszył do wsi. Dwie siostry, które go znają, dwie różne postawy i podejścia do Pana Jezusa. Jedna jest sługą, a druga jest przyjacielem. Na słowa Marty, tej, która krzątała się w kuchni, Pan Jezus, mimo tego, że ją kochał, tak jak kocha każdego z nas, Pan Jezus na te słowa się w ogóle nie rusza i Duch Święty nam mówi, że pozostał w tym samym miejscu. A na słowa Marii, która była jego przyjaciółką i wcale dla niego tyle nie tyrała, Pan Jezus rusza z miejsca. Zupełnie inaczej brzmią chyba słowa: proście o cokolwiek tylko chcecie, a to się wam stanie, prawda? Wszystko wyniknie z twojej relacji i przyjaźni z Nim. I Duch Święty, jestem przekonany, że Jego pragnieniem jest, byśmy wyszli z roli sługi. Byśmy wyszli z roli sługi, a weszli w relację głębokiej przyjaźni z Nim. Wiecie, jeśli jesteś tutaj i kończę już, nie chcę przedłużać. Jeśli jesteś w relacji z Nim i nie wiem, Boże, dzisiaj Duch Święty Ciebie dotykał i może przyszło Ci na myśl, że rzeczywiście w tym wszystkim gdzieś się zagubiłeś i utraciłeś to, co najważniejsze i czujesz, że musisz, nie wiem, może musisz rzucić służbę, bo może rzeczywiście pogubiłeś się. To nie o to chodzi, żebyś zrzucał służbę. Chodzi o to, byś zmienił priorytety w swoim życiu. Bardzo łatwo wejść w rolę Marty i być utyranym dla Pana Jezusa. Jeśli, nie wiem, czujesz, że nie jesteś w stanie połączyć, bo tak dużo jest tych obowiązków i że lepsze dla Ciebie będzie rzeczywiście, jak porzucisz tą służbę i zajmiesz się tym, by więcej czasu spędzać u Jego stóp, to jeśli tak czujesz w sercu, to może to zrób. Wezmę to na klatę i powiedz pastorowi, że to z powodu tego kazania. Jakoś sobie z tym poradzę. Ale nie ma nic ważniejszego, kochani, w naszym życiu, jak spędzać czas u stóp Jezusa i słuchać, co On ma do nas powiedzenia poprzez swoje słowo. Wiecie, nie raz w moim życiu pamiętam, jak potrafiłem tak się zakałapućkać. Przynajmniej dwie takie sytuacje pamiętam. Jak biegałem, ganiałem i tłumaczyłem jeszcze Panu Bogu. Wiecie, ja już jestem w trochę innym takim miejscu. To nie jest, jak już biegasz, ganiasz, to zawsze znajdziesz chociaż te 15 minut. Ale wiecie, w moim przypadku 15 minut, żeby przeczytać jeden werset i westchnąć do Boga, czułem, że to jest takie, wiecie, zapchaj dziura. Taka, żeby Panu Bogu łaskę zrobić, jakbym mógł Panu Bogu łaskę zrobić. I czułem, wiecie, biegałem i mówiłem jeszcze w myślach, kierowałem myśli do Pana, mówiłem: Panie, ale przecież Ty widzisz moje serce. Ja przecież widzisz, że muszę pracować i to, i jeszcze to, i kazanie, muszę się do szkółki przygotować. Boże, to przecież wiesz, że nie mam tyle czasu, bo chciałbym, doba ma tylko 24 godziny. I czułem w głębi serca, jak Pan do mnie mówił: Marek, ale ja po prostu chcę z Tobą być. I nieraz pamiętam, ze dwa razy przynajmniej, czy trzy, jak rzucałem wszystko, zamykałem drzwi od biura i mówiłem: dobra, niech się wali, nie wiem, czy będę przygotowany, po prostu chcę spędzić czas z Tobą. Wiecie, jeszcze się nikt z nigdy nie zawaliło. Zdarzało się nieraz, że potrafiłem z opóźnieniem w pracy złożyć jakiś raport, jakieś sprawozdanie, ale nigdy świat się nie zawalił. Maria całkowicie zatraciła się w tej relacji. I wierzę, że Jezus chce, abyśmy się również w tej relacji zatracili. I chcę was zachęcić, abyśmy wyszli z tej roli,
abyśmy, Jezus chce nas przesunąć w zupełnie inne miejsce. Zatraćmy się całkowicie w Nim, w Jezusie Chrystusie. Spędzajmy z Nim czas na słuchaniu Jego słów, a aby wszystko inne, co jest wokół nas, stało się nieważne. Bo najważniejszy jest tylko On. Najważniejszy jest tylko On. To On jest najpiękniejszy, najcudowniejszy i najwspanialszy. Nie ma nic piękniejszego. Nie ma nic piękniejszego, jak zachwycać się Nim każdego dnia. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty pragniesz mieć z nami, być z nami w bliskiej przyjaźni. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy nie byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy, byśmy nie byli w miejscu sługi, żeby nasze wszystko, co robimy, nie wynikało tylko i wyłącznie z posłuszeństwa, ale z przyjaźni z Tobą. Dziękuję, że tak blisko chcesz być naszego serca. Jesteś fantastyczny. Jesteś piękny, jesteś wspaniały, Panie. Ja osobiście, Ojcze, nie chcę dla Ciebie pracować. Ja chcę po prostu z Tobą być. Chcę po prostu z Tobą być. Modlę się, Panie, o to, byś po prostu przesuwał nas. Byś pobudził nasze serca do tego, byśmy w najbliższych dniach, tygodniach znajdywali czas, by spędzać czas tylko u Twoich stóp i nic innego nas nie interesowało. Bo Ty jesteś najważniejszy. Bo Ty jesteś najwspanialszy. Jesteś po prostu piękny. Tobie chwała, Panie, i cześć. Ciebie wywyższam i Ciebie uwielbiam. Amen.